Witam Was moi drodzy w kolejnym nagraniu. No, tym razem jest to następny, taki specjalny film na moim kanale. No jak już po tytule, myślę, zauważyliście, chciałbym w tym filmie po prostu kilku osobom podziękować, a w sumie nawet nie kilku, tylko dosyć sporej grupie ludzi i ogólnie podsumować jakoś, jakoś tę swoją działalność w fandomie, czy ogólnie jak to się wszystko potoczyło. No, bo nie wiem, jak część z was wie, lub nie, ja do Fandomu dołączyłem we wrześniu 2000, w 2011 roku. No, było to oczywiście w okresie przed wielkim streamem JJ Jokera. No wiadomo, wtedy było reklamowany, więc. Widziało się te kucyki, pojawiało się takie zainteresowanie czymże to w ogóle jest. No i człowiek zaczął wtedy grzebać w internecie. No i tak to jak wiecie się już potoczyło. Obejrzało się pierwszy sezon w sumie praktycznie jednym ciągiem, a później szukało się ludzi w tym internecie. No i właśnie w tym fandomie poznałem naprawdę wielu y, sympatycznych ludzi. Z, z dużą częścią z nich po prostu utrzymuje kontakt do tej pory również. Ale mogę wam od razu powiedzieć, że fandomowi na pewno wiele zawdzięczam. No, gdyby nie on, to na pewno nie byłoby mnie tutaj. Gdyby nie fandom, to pewnie też bym nie podniósł swoich umiejętności, do pracy z mikrofonem, ogólnie czytania i, i interpretacji tekstów. Wiecie nawet jak odpalę jakiś swój stary film, i porównam go z czymś nowym na kanale, no to wtedy się łapię po prostu za głowę i jest taka zaduma, że matko jedyna. Ja nie umiałem kiedyś czytać. A teraz jednak już trochę umiem. Chociaż po tej dłuższej przerwie i tak wyleciałem z wprawy mocno. Zerka tu na mnie właśnie książka autorstwa Mirosława Oczkosia. O tytule. Czekajcie, zobaczę, Wam powiem. Sztuka mówienia bez bełkotania i faflunienia. A dokładnie tak. No i powinienem się za nią zabrać, no jednak, jak zwykle, wychodzi to bardzo leniwie. No dobrze, powiem Wam po prostu, że no, postaracie się obejrzeć ten film do końca, dotrwajcie. No i zobaczcie po prostu, co mam Wam do powiedzenia. Podzielę w sumie ten film na dwie części. Pierwsza będzie związana z podziękowaniami, kolejna z. No, zwrócę się po prostu do, do niektórych moich widzów, czy przytoczę komentarze spod filmiku w czasie, gdy po prostu zawiesiłem działalność. No i kolejna część to będzie dla Was pewna informacja. No to zacznijmy może od podziękowań sobie tutaj wszystko troszkę opracowałem, żeby się tak już nie gubić. No, w pierwszej kolejności największe podziękowania kieruję do Dixie. Dzięki niej ten kanał w sumie z martwych wstał. A gdyby nie ona, no to czuję, że już bym go dawno wywalił ze dwa albo nawet trzy razy. To już od przeszło trzech lat. Zawsze mi, zawsze mi mówiła, żebym wznawiał działalność, żebym nagrywał, nagrywał i nagrywał, żeby nie zamykać kanału, żeby tego nie wyrzucać. No i naprawdę bardzo mnie wspierała na duchu przez ten cały czas, podtrzymywała nadzieję no i po prostu doprowadziła do tego, no, że jednak postanowiłem znów się zabrać za robotę i wziąć się za, za, za wznowienie tego po prostu kanału. No też dzięki niej jakoś do tych kucyków y, wróciłem. Obejrzałem na przykład y, razem z nią część Equestria Girls y, w lesie Everfree. Finał też. Teraz pewnie palne głupoty, ale to chyba piątego sezonu, w którym była Krystyna i Changelingi się zmieniły w kolorowe Changelingi? Albo szóstego sezonu. Naprawdę nie pamiętam, bo no, mam już trochę problem z tym, który sezon był który, bo jestem z tym naprawdę bardzo w tyle. No i oczywiście gra Game Loft, no to też się od niej tym zaraziłem. Także dziękuję jej jeszcze raz za to wsparcie, za, za powtarzanie, żeby działać i nie porzucać tego wszystkiego. No jak to się mawia, że za każdym mężczyzną zawsze stoi jeszcze wspanialsza kobieta. Tego się po prostu mogę trzymać. Bardzo jej serdecznie dziękuję. Kolejne osoby, do których bym się chciał zwrócić, to cała ekipa z kanału na IRC Fosik. No i oczywiście do samego Olszaka i Fosika za tłumaczenie odcinków. No w czasie, gdy nie były one już przekładane przez Obsession Octopusa. Jeśli chodzi o ekipę z Fosika, to m.in. Vandrit, Izer, Nightspark, Dalir, Groszek i Soxis. No, na IRCU pojawiłem się w sumie myślę, że jakoś na początku 2012 roku, albo nawet już pod sam koniec roku 2011. Więc spędziłem tam naprawdę masę czasu, że w sumie kolejne osoby dochodziły i poznawałem coraz to więcej ludzi. Także naprawdę bardzo wam dziękuję za to, że byliście, że, że mogłem was poznać, mogłem z wami porozmawiać. Jeśli oczywiście kogokolwiek tutaj teraz w tej sekcji nie, nie wymienię, no to przepraszam was naprawdę bardzo, ale myślę, że po prostu nie byłbym w stanie wszystkich tutaj przytoczyć, a też cierpię na postępującą sklerozę, więc no niestety wiele mi rzeczy z głowy mocno wypada. Więc jeśli kogoś tutaj nie wymieniłem, to bardzo za to przepraszam. Następnie takie osoby jak Mwerec, Mysteria, Mister Stronger 91, czy Salem Cat. No najpierw się zwrócę do pana Mwereca, z którym naprawdę mi się sympatycznie współpracowało, który użyczał przekładów do swoich niektórych tam filmów, które przetłumaczył, czy do animacji. No również jeśli dowiedziałem się, że jakiś materiał będzie przekładał, no to też już byłem szybciej poinformowany o tym fancie. Także naprawdę mu bardzo za to dziękuję. Też za to, że jest naprawdę sympatyczną osobą. Następna, Mysteria, od której również korzystałem z jej przekładów, również przesyłała mi tłumaczenia, czy to do Equestria Girls, czy to do, do innych filmów, czy do odcinków serialu. Z którą również mi się miło współpracowało. Również Mr. Stronger91, od którego już do mniejszych animacji pobierałem tłumaczenie, który również sympatycznie odpowiadał na prośby o wykorzystanie tłumaczenia no i nie miał po prostu żadnych zarzuceń. No jest również Salem Cat, który również bawił się w fandomowego lektora. Nagrywał m.in. Double. Rainboom, chyba się to nazywało, i jedna animacja z Discordem i Celestią, i to ona mnie w sumie nakłoniła wtedy do, do tego nagrania. No także bardzo Wam naprawdę dziękuję za, za współpracę. Następne osoby to Wąż, Mere i Kretkę, i ogólnie ekipa, którą miałem okazję poznać na Meku, na którym naprawdę świetnie się bawiłem. Poznałem masę ludzi. Tych, których znałem już wcześniej z internetu, ale teraz mogłem ich zobaczyć na żywo. No i pamiętam jeszcze, jak wąż, że do któregoś razu się nawet zwracał do mnie per pan, także wtedy mu powiedziałem, no, że w internecie po prostu wszyscy równi jesteśmy, że nie trzeba się do kogoś zwracać: pan, pani, jestem po prostu ja, ty i nieważne, czy mam 20 lat, 25, czy, czy 15. Jesteśmy po prostu równi. No, i z Wążem również miło mi się pisało. Proponował różne projekty, dostarczał też dużo informacji, czy to z FGE i ogólnie tego, co się dzieje w świecie kucykowym. Także bardzo Ci dziękuję. No, miałem okazję poznać również Merę i Kretkę, którzy pełnili rolę administratorów na FGE. Także okazali się naprawdę sympatyczni w realu. No i miło ich było naprawdę poznać. Na Meku poznałem również osobiście sprytną, Jogasa, Matesa, Dakota, Speediego i pewnie jeszcze masę innych ludzi, których przepraszam, że ich nie wymieniłem, ale po prostu skleroza moja. No cóż zrobić. Także też było miło z nimi spędzić czas, pogadać, no i po prostu poznać osobiście człowieka, bo wiadomo że inaczej jak znamy kogoś z internetu a inaczej kiedy możemy z nim porozmawiać po prostu twarzą w twarz. Także no cóż na meku spędziłem bardzo miło czas, więc dziękuję wszystkim, którzy w ogóle do mnie podeszli, zagadali. No bo jak to ja trzymałem się tam po prostu na uboczu z identyfikatorem tam nisko zawieszonym, żeby nie było. I tak ale ktoś patrzy na identyfikator takie o, misiek. Była też pewna ekipa, y, związana bardziej z... Y... Patrzcie, no skleroza straszna, zapomniałem jak to uniwersum się nazywa, ale chodzi mi o no, biura adaptacyjne i ogólnie. Folpos. TCB? TBC? No dobrze. No w ten No i był tam między innymi właśnie Rex, który mocno mi zapadł w pamięć. Także... W ogóle dla mnie fenomenem jest to, że tyle ludzi wciągnąłem w sumie do tego fandomu przez, przez czytanie opowiadań, czy, czy nagrywanie księżycowych opowieści, czy, czy innych filmów. Już wielokrotnie to słyszałem, że jestem w fandomie, bo oglądałem Twój film przypadkiem i, i w tym stylu po prostu. No. Dla mnie to naprawdę jest fenomen. Także również Wam dziękuję też za wspólną fotkę na tym micie i możliwość pogadania. Teraz skieruję się do wszystkich znanych mi fandaberów, czy, czy ludzi, z którymi po prostu miałem okazję grać w różne gry, czy to siedzieć nawet na konfach jakichś takich po nocy i w ogóle. No i jest to m.in. Sprytna, Ami, Julia, Dejot, Twilot, Poniaczowy, Jogas raczej też. Jeśli znowu kogoś nie wymieniłem, to też przepraszam. No, dzięki Wam też mogłem się trochę od tego życia oderwać, posiedzieć, pogadać. No i oczywiście z Dixie również też pograć, czy nawet teraz nagrywać niektóre streamy, które na jej kanale wylądowały, to właśnie tą ekipą nagrywane. Pozdrawiam również ludzi, których poznałem na MLP Polska. I To będą takie osoby jak Bester, Foley, Kocham chemię, Lordek. Sosna, Sosik, Kruczek, Dolar, Niklas, Stachul, Amol, Rzyźwił i pewnie jeszcze masa innych, za to, że no dziękuję Wam po prostu za to, że mogłem miło spędzić czas na forum. W sumie postaram się też na nie troszkę teraz wchodzić, bo no już kilka wizyt tam miałem, żeby zobaczyć, czy coś się pozmieniało, czy są po prostu jakieś nowości, ale też pamiętam, że miło się gawędziło w tematach, czy pisało na SB, czy. Rozmawiało po prostu z Wami nawet osobiście, bo niektórych z Was też miałem okazję poznać. Także bardzo Wam też za to wszystko dziękuję. I ogólnie też pozdrowienia przesyłam dla wszystkich ekip, które poznałem na mitach w Zgorzelcu, czy we Wrocławiu, czy również na Meku, że miło mogłem z Wami spędzić czas i poznać Was po prostu też osobiście. Dla mnie mity to po prostu zawsze będzie fenomen. Pamiętam w ogóle pierwszy mit. To był mit w, w Zgorzelcu. Jechało się po prostu pociągiem, też z jednym moim znajomym. I się widzi nagle na przystanku, że no, stoi grupa osób z jakimiś kucykami w rękach, gazetkami, skrzydłami, rogami i innymi. Nagle zapala się taka panika, że matko jedyna, jaki stres, co to za ludzie, jak to w ogóle ich tam poznać i, i tak dalej. Ale jak przyjdzie, co do czego te atmosfery na, na mitach naprawdę są, no są nie do opisania, to po prostu trzeba przeżyć. Tyle wam powiem. Już nawet nie patrząc na te rozłamy w fandomie, czy to rebelia, Wrocław, Tribrony, Warszawa, czy jakieś inne. Wiadomo, dzielimy się po prostu też tak na miejsca, w których mieszkamy, ale. Tak, jesteśmy jednym fandomem w sumie. I też nawet nie, nie trzeba go rozgraniczyć na Polskę, Niemcy czy, czy Amerykę. To jest jeden wielki, olbrzymi fenomen fandom. Także dziękuję Wam po prostu za te mity, na których byłem, no i mam nadzieję, że jakieś kolejne również będą. Pozdrawiam też ekipę z Derpy Talk, czyli z jednej takiej konfy na Skype'ie, czyli między innymi Toki Tok 210, Rozia, Nishi, Pan Doktor czy Mister Stronger. Też miło mi się tam z wami gawędziło i od czasu do czasu wpadało. No mam nadzieję, że może was znów niebawem odwiedzę, bo dosyć dawno już nie przybyłem na Skype'a. W ogóle nawet nie pamiętam, kiedy się na Skype'a ostatnio logowałem, pewnie już tam mój profil prawie chcą usunąć. No, być może. Ale też dziękuję Wam za jakieś wspólne projekty i, i wspólne spędzanie czasu. Chcę też oddzielnie podziękować wszystkim, którzy podesłali filmy na mm, kanał PL broń, Bronis. Czyli to był ten mój jeden taki charytatywny kanał, który no, okazał się nieco e, małym, niewypałem. E, no cóż. E, tak to się zdarza, ale i tak nadesłaliście masę super filmów, nagranych po prostu samodzielnie przez Was, więc to było no, naprawdę dla mnie coś wspaniałego. No bo nie wiem, w sumie przypomnę jeszcze raz, bo już wcześniej nawet o tym mówiłem. Chodziło po prostu o to, że ten kanał PL Bronis i kanał Misiek 200N no w niektórych filmach mają po prostu uruchomione reklamy. No jednak sprawa działa następująco: że jakiekolwiek zarobki z tych kanałów przeznaczam od razu na, na charytatywne, po prostu cele. No raz udało mi się wykonać wypłatę za sensa, to wtedy przekazałem to na jeden mit, tylko już nie wiem, czy to był MLK, czy, czy jakiś inny mit. No ale w każdym razie zostały te pieniądze zużytkowane na paczki dla dzieci z domów dziecka, czy z domu dziecka jednego. No, i no to było miłe po prostu, że. że no to w sumie dzięki Wam też te, te fundusze zostały zgromadzone, dzięki każdemu kliknięciu i obecności każdego z Was. A co do kanału PL Bronis, no to chciałbym tutaj podziękować Miadelli Cross, Stalinowi CWHC, Damian Clu i było jeszcze kilka filmów, niestety był Mister Andre 445. Lupus chyba jeszcze. Nie pamiętam twojego pełnego niku, wybacz. Eee, I było jeszcze kilka innych filmów. Niestety no przez usunięcie tamtego kanału też gdzieś mi się... Znaczy te filmy mam gdzieś zarchiwizowane, tylko naprawdę bym ich musiał solidnie poszukać, bo nie wiem, gdzie one są naprawdę, ale mam kopię zapasową na pewno filmów z tamtego kanału. Także dziękuję Wam za podrzucone materiały, za tę współpracę, że daliście coś po prostu osie, od siebie, że poświęciliście ten czas, żeby, żeby zrealizować materiały na, na ten kanał. Następna jest ekipa z Radia J, i tu m.in. Maker, Mordecz, Nishi i Sky. No za to, że dostarczaliście nam po prostu rozrywkę. Naprawdę miło fajnie było posłuchać radia, posiedzieć na waszym kanale Jerce, czy nawet pograć z Fajerskyem i z innymi ludźmi w zgadywaniu utworów. No, prowadziliście działalność przez jakiś czas. No, i to był naprawdę projekt, który cenię bardzo w tym Fandomie, bo był bardzo dopracowany i świetnie, świetnie prowadzony. No. Gratuluję wam po prostu tego, tego co stworzyliście. No, i następni, i tu już każdy z osobna, ponieważ tutaj bym już nie dał rady wszystkich wymienić, ale są to autorzy fanfików, y, autorzy jakichś tłumaczeń, które przeczytałem, no i które też chcę dokończyć. No, i tu z pamięci chociażby mogę wymienić Psorasa, Albericha, Dolara, Madeleine, Foleja, Bestera, Irwina, Trika, Bobula. Chyba. Oj, tam, oj, tam się gdzieś chyba przewinął. I jeszcze wszyscy inni autorzy. Też dziękuję Wam za to, że pozwoliliście mi na no nagranie Waszego materiału. A jeśli się kogoś nie pytałem o to, czy mogę go nagrać, no to również przepraszam. Jeśli sobie tego nie życzycie, oczywiście, każdy materiał mogę zdjąć. Także też dziękuję Wam za to, że stworzyliście te materiały, nagraliście. Znaczy, napisaliście te materiały, a ja mogłem je nagrać o, w ten sposób. No, wykonaliście też kawał kawał dobrej roboty. No i na końcu są jeszcze ludzie, których poznałem na Discordzie. Jest tu m.in. Chris, Kekes, White, Jeff, Luminous Knight. No i jeszcze masa innych ludzi, ale ników też nie pamiętam niestety. No, i tutaj również Kekes, którego już pamiętam sprzed ponad roku. Co nawet pytał się o mikrofon, o czytanie lektora i tego typu sprawy. No i miałem go w sumie w niedawnym czasie dopiero szansę poznać. Także no też dziękuję za tę rozmowę, za wspólne granie w Alicję czy, czy tam w Derpy Town. No, i tutaj razem co graliśmy i z Dixie, z Dayotem, z Kekesem, z Julią, z Twilotem. No, mam nadzieję, że jeszcze się uda jakiegoś live'a powtórzyć. No i w sumie na końcu chciałbym też podziękować widzom moim, którzy też jakoś wspierali mnie czasem na duchu, zostawili miły komentarz pod filmem. No i że w sumie jak się zdecydowałem opuścić nieco ten kanał, to nie strzelili, że tak to ujmę na mnie focha, tylko no jakoś przyjęli to tak w sumie no no zgodnością, że tak to ujmę. No dziękuję wam za to naprawdę bardzo. Komentarzy pod tym filmem było naprawdę wiele, niektóre aż wzruszające nieco, także no to jest miłe, że jednak ktoś tam coś mnie trochę ogląda i słucha i Naprawdę fajną ekipę mam widzów, tyle Wam powiem. Może niektóre te komentarze przytoczę, i tu oczywiście też nie byłbym w stanie przeczytać wszystkich, bo ich tam pod tym filmem jest około 250, więc to by było niewykonalne, ale wśród nich jest chociażby Michał Ramota który napisał, że na kanale poza ciekawymi fanfikami i interesującą paplaniną w głównej mierze urzekł mnie Twój głos, który nie tylko świetnie brzmi, ale miał, ale mam wrażenie, swoisty, rzadko spotykany... Czekajcie, bo mikrofon zasłania. Jeszcze raz. Na kanale, poza ciekawymi fanfikami i interesującą paplaniną, w głównej mierze urzekł mnie Twój głos. Który nie tylko świetnie brzmiał, ale miał e, swoisty rodzaj rzadko spotykanej głębi, którą uwielbiam u ludzi. Słuchając Ciebie, zawsze czułem się, jakbym słuchał starego, mądrego przyjaciela. Bardzo Cię polubiłem, mimo że tak naprawdę Cię nie znam. Również komentarz od gry terenowe Nowy Targ. Powiem tak, nie przestawaj. Owszem, ja na YouTubie nie nagrywam. Ty masz talent do nagrywania. Każdy potrzebuje przerwy. Mówisz, że serialu nie oglądasz. Ja też nie oglądam. Fiki czytam, ale powiem szczerze: słuchanie ciebie, powiedzmy przed snem, jest miłe. MLP niekoniecznie. Jeśli nagrasz inne teksty, to też będę cię słuchał. Ale podsumuję i powiem jedno: nigdy się nie poddawaj. Zrób sobie przerwę, przemyśl i odpocznij od tego. Miłego odpoczynku. I mogę również przytoczyć komentarz Ketryk Studio, który napisał: Misiek, głównie dzięki Tobie i Mysterii, nie czułem się jak dziwak oglądający jakieś konie. Od czwartego sezonu praktycznie nie ruszałem MLP, ale wchodząc na Twój kanał, chciałem, chciałem posłuchać ciekawego lub wzruszającego fanfika. A tu się dowiaduję, że może odejdziesz. Będę czekać. Dzięki. Albo Destructive Desire 666 napisał Nagrywaj, nagrywaj, nie musi być MLP. Moja siedmioletnia córka czeka. Filmik o pataponi widziała chyba z milion razy. Jest też komentarz. Rainbow Studio, który napisał, że do dziś mam na odtwarzaczu wszystkie Twoje nagrania i uwielbiam założyć sobie słuchawki i słuchać. Krótszych i zabawniejszych w podróży i drodze, a cięższych i poważniejszych na noc w łóżku. Mam nadzieję, że wrócisz. Pamiętaj, może odejdziesz. Pamiętaj, Ty może odej... odejdziesz, ale to, co zrobiłeś, zostanie na zawsze w internecie, w pamięci i w ludziach. Ukształtowałeś po części moje życie. Moje poglądy i wiele więcej. Na pewno o tym nie zapomnę i jeszcze wiele lat będę słuchał tych samych opowiadań, zawsze perfekcyjnie wykonanych, zawsze budzących te same emocje i skłaniające do refleksji, przemyśleń lub śmiechu. Nie zdziwiłbym się, gdybym puszczał je jeszcze moim dzieciom, mówiąc jak wspaniały człowiek je nagrał i dlaczego są dla, dla mnie tak ważne. Pod pozorem poniaczy kryje się wiele innych smaczków, aspektów i ukrytych znaczeń. Dzięki naprawdę. Nie, i te nagrania nie były tak perfekcyjne, i ja sam aż takim wspaniałym człowiekiem nie jestem na pewno. No i cóż, myślę chyba tyle z komentarzy. Na pewno były jeszcze jakieś dłuższe i, i większe, ale jest tego naprawdę tyle, że, że ciężko to wszystko przytoczyć. No, i dobrze, teraz może przejdźmy do trzeciej części tego nagrania. Ponieważ, no, kiedy mam zacząć od nowa działalność na tym kanale, no to muszę być z Wami w pełni szczery. Także niestety muszę się Wam do czegoś przyznać. Mianowicie do tego, że w pewnym okresie po prostu. No, oszukałem was wszystkich, okłamałem wszystkich moich widzów i w sumie cały internet. Także no, mogę sobie przylepić w lepkę kłamcy aktualnie. I pewnie się pytacie, o jaką sprawę chodzi. No, mianowicie o rok 2012, kiedy to rzekomo ktoś usunął mój stary kanał, Misiek200M. No, niestety... Prawda jest taka, że tamten kanał usunąłem ja sam, teraz tak naprawdę nie pamiętam jaki był powód tego, że go usunąłem. Czy miałem po prostu jakiegoś doła i miałem dość nagrywania YouTube'a przez jakiś czas? Czy, czy chciałem po prostu zobaczyć jak ta opcja działa? Czy miałem taki kaprys? Czy zdenerwowałem się na jakieś komentarze czy, czy, czy hejty, czy odpowiedzi? Teraz naprawdę nie pamiętam czemu to dokładnie wtedy zrobiłem. No ale stało się. Boom, kanał usunąłem. No i wtedy w przerażeniu pojawiła się myśl no że jak to tak napiszę, że usunąłem kanał i co i że to ja byłem tym złym w sumie. No i wtedy pojawił się pomysł na wciśnięcie wszystkim historyjki, jakoby był na konto WAM. I ktoś mi ten kanał usunął. No i myślę, że, że wszyscy z was to po prostu kupili. Później było gdzieś powielane. Czy to w jakichś kucykowych gazetach, gdzie, gdzie ktoś mnie się o tę sprawę pytał, czy w komentarzach. Jeszcze czasem pojawia się nawet informacja, nawet ktoś do mnie napisze, że, że zanim usunęli Twój kanał, czy coś. No i wtedy zapala się lampka, że tak naprawdę ja to zrobiłem. No i powiem wam, że jest mi po prostu wstyd. Jest mi głupio przez to, że okłamałem taką ilość ludzi, też ludzi, którzy mi po prostu zaufali, którzy, nie wiem, może nawet z miśka brali jakiś wzór, czy, czy po prostu słuchali tego, co mówi, a ja was po prostu wszystkich w ten sposób okłamałem. Wiecie, może się to zdawać, że to nie jest nawet poważna sprawa, czy coś jest Nowy Kanał i w ogóle, co nie zmienia faktu, że jednak to było kłamstwo, to było coś złego, coś, co po prostu złego zrobiłem. Wiecie, możecie mnie w sumie za to teraz nienawidzić, czy, czy, czy odsubskrybować nawet, czy, czy zaakceptować, czy... Odrzucić, no to już jest teraz Wasza własna wola. No ale wiedzcie, że jest mi po prostu przez to oszustwo przykro, bo ono i tak często wraca. Że tak naprawdę w realu było inaczej, a ja wszystkim wcisnąłem kit. że jest mi naprawdę głupio i przepraszam Was wszystkich za to raz jeszcze. No, i myślę, że w tym materiale to by było na tyle. Już będzie i tak trwał praktycznie pół godziny, więc nie wiem, czy, czy dotrwacie do tego momentu. No cóż, dziękuję Wam za uwagę. No i do usłyszenia w kolejnym, w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się.